Na program zaprasza Bonimet, producent leku roślinnego Gastrobonisol, pomocnego w zaburzeniach trawienia. Dzień dobry Państwu. Dziś będę mówił o jelitach, czyli o tym, jakie ziółka są najskuteczniejsze, najmocniejsze i wymagają pracy jelit. Bo takie pytanie właśnie do nas spłynęło. To jest pytanie bardzo ogólne, więc nie można tak się jednoznacznie wypowiedzieć, bo nie wiadomo do końca, o co pacjentowi chodzi. Ale to jest bardzo częsta sytuacja w takich gabinetowych kontaktach z pacjentem. Pacjenci nie bardzo wiedzą, na czym polega ich dolegliwość, tylko coś się dzieje w tym brzuchu nie tak. I teraz tak, gdybyśmy chcieli dać leki syntetyczne, no to mamy problem, bo nie wiadomo, w którą stronę się udać. Ale zioła to jest jedna sprawa, bo preparaty ziołowe mają bardzo szerokie spektrum działania i one generalnie regulują pracę jelit. Oczywiście są takie surowce zielarskie, które działają ewidentnie na przykład przeczyszczająco, ale ja takich nie stosuję prawie w ogóle, bo mam co do tego pewne obawy i to nie powinno się silnymi środkami oddziaływać, jeżeli chce się oddziaływać na organizm z użyciem ziół. Od silnych oddziaływań są leki syntetyczne. Więc gdy mamy sytuację taką, która spowodowana jest zaburzeniami trawienia i wtedy mamy taki właśnie dyskomfort, czasami to są biegunki, czasami zaparcia, dobrze jest się odwołać do preparatów ziołowych, czy te w postaci naparów ziołowych, czy też w postaci kropli ziołowych. Receptura kropli ziołowych, które najczęściej stosuję, bo częściej je daję niż mieszankę ziołową, właśnie Państwo macie na ekranie. I tam właśnie widzicie przede wszystkim boże drzewko, dziurawiec, miętę, krwawnik, mniszek. To są takie typowo poprawiające trawienie zioła. I one w dłuższej perspektywie stosowania, pamiętajcie Państwo, że regulacja przewodu pokarmowego to nie jest dzień, czy dwa, czy tydzień, tylko raczej się to skupia między 3 a 6 tygodni. I tak trzeba stosować zioła poprawiające trawienie i wzmacniające, poprawiające funkcje jelitowe. Więc te krople trzeba stosować dłuższy czas. Można je zastąpić mieszanką ziołową. Tutaj mieszanka ziołowa taka bardzo bezpieczna w stosowaniu. Rumianek, melisa, kminek, koperek, anyżek i tam reszta Państwo widzicie na ekranie. Można zastąpić, ale ja preferuję raczej krople ziołowe w tym przypadku. Jeżeli mamy pacjenta z zaparciami, to do tych kropli dobrze, czy też do takich ziół jest dobrze dodać preparaty błonnikowe. Ja używam błonników na bazie owsa, babki jajowatej, czasami inulinę. To jest taki preparat, który najczęściej stosuję w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza. Jeżeli ktoś ma natomiast problemy biegunkowe, no to tutaj trzeba raczej wtedy te ziółka, które Państwu pokazałem, ale też trzeba wtedy się zastanowić nad tym, czy to nie jest jakaś sprawa alergiczna, czy też sprawa zapalna. Bo jak jest zapalna, to można by się bardzo w kierunku ziół skłonić, które mają w swoim składzie lukrecję, babkę lancetowatą, prawoślas, takie zioła o działaniu łagodzącym, nagietek. Ta receptura tutaj pojawia się na ekranie. Raczej w tą stronę bym szedł z mieszankami w przypadku leczenia biegunek. Jeżeli ktoś ma problemy związane z dyskomfortem mamy brzusznej i to jest podyktowane na przykład źle pracującą wątrobą, kamicą pęcherzyka żółciowego, to wtedy trzeba tą wątrobę wzmocnić. Trzeba odwołać się do preparatów, które mają działanie żółciopędne, żółciotwórcze. I tutaj może to być ostropes plamisty, może to być mniszek, zwłaszcza korzeń mniszka, może to być karczoch. Tu jest dość duża gama kurkuma z takich egzotycznych surowców, również to może być. To są zioła o działaniu żółciopędnym. Nie wolno ich stosować w jednym przypadku, gdy ktoś ma ostry atak kolki żółciowej, czyli kamień tkwi w przewodzie. Wtedy się nie stosuje tych ziół. Można je używać w przypadku, gdy stan jest stabilny do poprawy trawienia, ale nie w przypadku ostrego ataku kolki żółciowej. Nie wiem, czy to zadowala ta odpowiedź naszego widza. Mam nadzieję, że tak, a jak nie, to proszę o pytanie bardziej szczegółowe, a wtedy odniosę się do niego w kierunku, w którym on, tenże nasz telewidz, będzie chciał. Sponsorem programu był Bonimet, producent leku roślinnego Gastrobonisol, pomocnego w zaburzeniach trawienia.